Siema, witajcie, jestem Tadia. To jest kolejny film z serii Retro Over. Dziś wam zaprezentuję grę Duke Nukem 3D, wydaną w 1996 przez firmę 3D Realms. I zobaczycie właśnie dlaczego ta produkcja jest bardzo kultowa i jakoby zdefiniowała rynek FPS-ów, który jest już dzisiaj bardzo popularny. Zaczniemy. Let's rock. Okej, zaczniemy każdy nowy poziom kultowego tekstu Duke'a. Zresztą sama postać jest bardzo charakterystyczna, zawsze wypowiada bardzo fajne, często myśliste kwestie. Jak to nie sądzę, że się na początku nie ma celownika i po prostu musimy zostać strzelać przed siebie. Gra została w miarę trochę bardzo przystawiona w kontrowersyjnym świetle, ponieważ zawierała dużo elementów przemocy, jak sami widzicie, i eretyki, której pewnie zaraz może przejdziemy. Bo wie, ktoś strzela. Okej, jak sami widzicie, to gra jest typowa strzelanka FPS. Thank you.
my ride. Jeśli chodzi o fabułę w tej grze, to ona jest specjalnie ciekawa. Po prostu idziemy i musimy odeprzeć właśnie inwazję obcych. Jak wcześniej wspomniałem, sama postać tutaj jest bardzo charakterystyczna. Często wypowiada ciekawe kwestie. Jak tu nam zapachnie na boje, możemy to skopać. Ale może zaczniemy od nowego poziomu. Let's rock. Nobody steals our chicks and lives. What a mess. This really pisses me off. Nobody steals our chicks and lives. Movie. Okej, czas na jakąś rozwałkę. Tutaj wchodzimy do statku kosmicznego. What a mess. Okej, to było zagadką logiczną, trzeba było otworzyć bramkę. Damn, I'm good. Jak sądzicie, tu po prostu chodzi o czystą rozwałkę. Wyłączamy swoje wszystkie. Tutaj, jak sami widzicie, chodzi już o walkę. Chodzimy, strzelamy. Tu nie ma na czym się zastanawiać. Dworów moralnych nie ma. Po prostu ściskamy spust. Tutaj tu zbieramy jakieś temy. Szaksy. Oczywiście jak w grze każdego z tego starego typu nie mamy regeneracji, życia, tylko po prostu dziwne apteczki. Nobody steals our chick. Let's rock. Duke, we've got a new problem here. This video was shot by an undercover operative.
O, tak by nie było. Myślę, że to nie było bardzo dobrze skończył. Ale czas na jeden z ostatnich, to chyba może być z tej wersji Atomic. Ja też już tutaj zobaczę, że teraz nie ma nic skakania, tylko w tym chwili poziomie. I oczywiście nie możemy wypłynąć się myszko na bokę i nie mamy też celnika. No ale najważniej znowu co mam powiedzieć, to jest interaktywne z efektami. Możemy używać obiektów, nawet nieznaczących za bardzo, że na przykład jak włączyć światła. Piece of cake. Nobody steals our chicks. Okej, mam nadzieję, że wam się spodobała ta gra. No i również musicie wybaczyć mi poziom grania w tą produkcję, ponieważ nie jestem za bardzo dobry właśnie w gry FPS. I zwłaszcza, że to jest jeszcze nie jest tak unowocześnione jak teraz dzisiejsze gry typu Call of Duty czy Battlefield. Ale mam nadzieję, że osoby, które bardzo lubią FPS-y i chcą zobaczyć jak to było kiedyś, to myślę, że bardzo opłaca się sięgnąć po produkcję, ponieważ jak sami widzicie jest bardzo dobra i trzyma poziom nawet do dzisiaj. Oczywiście po 15 latach od tej części została wydana kolejna, która ma podtytuł Forever, ale niestety została bardzo źle przygotowana i lepiej wam odradzą granie w tamtą produkcję. Okej, mamy to sama zagadka logiczna. Jak sami widzicie, tu chodzi o czystą rozwałkę. Nie mam co specjalnie tutaj dużo mówić, po prostu możecie zobaczyć sami. O, fontanna. Oczywiście w tej grze jest bardzo dużo broni, które zmuszają postacie. Czyli jak sama postać się tego odbiłka. Okej, będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że zobaczymy się znów w Breath of the Wild. A ja zapraszam was do obejrzenia poprzedniego filmu. Jak i do subskrybowania kanału. A ja się z wami żegnam.